wagon rowerowy. A do Legnicy po co? Bieg, Legnica. Teraz tak, idę na miasto i później się spotykamy w kolejnym pociągu. No to już była. Już nagrywałam Hotel Książęcy. Było to już. To już było i nie wróci więcej. Ale wróciło. Fajna Legnica jest. Fajna, no. Tak, no podoba mi się. Przyjechałam tu drugi raz. Mamy tu kościół, idziemy do kościoła. Główne skrzyżowanie w Legnicy, Świdnicy, mówię Legnicy, ale Świdnicę też mam na myśli. Tak, Legnica, Świdnica i tak dalej, rymuje się. Mamy ciekawe sklepy tutaj, także jest wszystko na dworcu. Nawet samochody do NKD. No i dworzec sam. W historyczną rocznicę objęcia kolejnictwa na Warszawa jest Kudowa. Kudowa Zdrój jest 5 razy dziennie. Kłodzko miasto 7 razy dziennie. Dużo jest z Legnicy. W ogóle jest to Kudowy. Jeździłam nieraz tym pociągiem Legnica, Kudowa Zdrój. Parę razy jechałam i na odwrót też. Nie, się w Kłodzku trzeba było przesiąść na Wrocław, ale bezpośredni jest pociąg. Także jest dobre połączenie po Dolnym Śląsku. W ogóle z Jaworzyny ten pociąg też był Kłodzko miasto, Jaworzyna Śląska. Też dobre są połączenia. Kotlina Kłodzka ma dobre połączenia, bo na przykład jednego dnia, sobota, niedziela, to jest między 14 a 15 to jest 7 pociągów. Intercity jest KPL, Intercity też Śnieżka i koleje opolskie, koleje dolnośląskie, dużo jest po.
Warszawa, Gdańska, Berlin, proszę. Ekspres. Dworzec też taki podobny wrocławski. Nowa trasa do Głogowa, nigdy nie byłam i nigdy nie jechałam kolejami dolnośląskimi na tej trasie. Jadę pierwszy raz i nigdy nie byłam w tej części Polski. Witam Lubin. Chciałam do Lubina kiedyś pojechać. Przyjechałam i trzeba będzie wysiąść może któregoś razu też. Ja widzę, że Intercity stoi. Dzisiaj idzie pociąg dla mnie. Trzy osoby. Mamy ostrożności przy wysiadaniu z pociągu. Dziękujemy za skorzystanie z Opole Regio. Stary zegar taki sprzed kilkudziesięciu lat. O. To jest koniec wycieczki w tą stronę. Teraz będzie powrót do Wrocławia albo jeszcze gdzieś. Myślałam jeszcze Krotoszyn, ale chyba się nie uda. Nie ma połączeń. Tutaj koleje dolnośląskie do Wrocławia i zaraz będzie odjazd.
deszczowo się zrobiło. Chyba. Pani. Dawno nie nagrywałam wjazdu do Wrocławia. O, ładnie, ładnie, nie? To będzie na tyle. Dzisiaj była trasa, już mówiłam wcześniej na filmie, ale jeszcze tak z Legnicy, nie wiem na czym się skończyło, ale z Legnicy pojechałam do Głogowa, z Głogowa do Wrocławia. Do Wrocławia i tutaj się skończyła trasa, ale jadę jeszcze do Szklarskiej, ale to już nie będę nagrywać. Ale już nowym pociągiem, teraz jest takie siedzenia, tamte były czerwone, teraz są szare. No i jeszcze Szklarska i będzie, ile kilometrów będzie, no około 400 na pewno dzisiaj. W
wczoraj 400, dzisiaj 400, tak dziennie to około 400 chyba można zrobić kolejami dolnośląskimi. Chyba więcej nie, bo nie ma tak połączeń, żeby więcej było. Ale fajne to było, że praktycznie to mi się podoba, że na każdej stacji, jakiej bym nie wysiadła, są zawsze jakieś przesiadki. Że z Wałbrzycha do Jaworzyny Śląskiej, a w Jaworzynie na przykład na Kłodzko był pociąg i na idzie dalej do Legnicy. Że były tak, no jest, są połączenia na wszystkich stacjach takich ważnych, ważniejszych. To jest fajne właśnie. Mi się to podobało. A ile ludzi poznałam. Ludzi poznałam i ludzie mnie poznali też z kanału. Fajnie. I to będzie na tyle z przejażdżki po Dolnym Śląsku. Weekend tamte filmy były i weekend te, więc będą, dużo będzie filmów. I żegnam się, pozdrawiam. Subki, zostawcie łapki. I do zobaczenia. Pa.